Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy dzisiaj dalszą rozgrywkę w grze Layers of Fear. Także kontynuujemy nasz rysunek, nasze dzieło, nasz obraz. Obraz, a nie rysunek, tak. No piękny, jest piękny. Tu już mamy dwie skrytki, że tak powiem, ujawnione. Idziemy w poszukiwaniu kolejnych elementów do naszego obrazu. Pięknie, ładnie. O, a to co? Jakieś drzwi pozabijane łańcuchami, kurczę. Tu coś spadło. No dobrze, chodźmy tutaj. O, fortepian, patrzcie. No nie, no też kurczę. Ale mam siłę. To chyba nie ja, to chyba jakiś duch. Chciałem sobie zagrać, a tu już, opatrzcie, kurczę, dalej mi zagrać. Obraz z tego, wszystko zdemolowane. Ajajajaj. Tylko zostawić ich na chwilę. O, tu jakieś drzwi są, chodźmy tędy. Możemy, możemy. Oczywiście same... Nie, myślałem, że same książki będą. Tu są jakieś ubrania. A tu co? Sztućce. Znaczy nie sztućce, tylko talerze, naczynia. Naczynia, nie sztućce. Tu jakiś worek z czymś. Puszki. Dziwne. No i co? Widzieliście to? Jestem w pomieszczeniu, w którym wszystkie chyba ściany były ani żadnych drzwi. Natomiast tutaj się coś zrobiło, że mogę teraz przejść. O, tu drzwi kolejne. O, laleczka. Powieszona laleczka. Co ja mogę z tą laleczką zrobić? Nic chyba. No ale chodźmy tutaj póki co. Żarówka sobie miga. A tam? A tam coś jest, patrzcie. Tam coś jest. O! Jak tu się ładnie zrobiło. Nie ma. A tu jest coś w środku. Kalendarz. Czerwiec, nie zapomnij. 9. No dobrze. Tu coś jest jeszcze. Tu oczywiście nie możemy nic zrobić. Jakieś notatki, zapiski. O kurde. Nie, no jakiś... Uciekam stąd, zaczynam się bać normalnie. Lampka. O, tu jakiś coś jest.
Dzisiaj znalazłem więcej notek. Były gorsze niż poprzednie. Najsmutniejsze jest to, że zgadzam się z każdym słowem. No tak. No dobra. Przejdźmy dalej. O, czyli jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, którego żeśmy poprzednio zaczynali. Czy mi się zdaje? O, tu się książki wysypały. O kurczę. Coś tam farbą popisane, pomazane. Chodźmy tutaj, to może nie, tego się... A nie, możemy zapalić, dobrze. O, jesteśmy na górze, fajnie. Tu nie możemy przejść, ale możemy przejść tutaj. No i co tu znajdziemy? Ha! Tu możemy wejść, tylko po co się pytam? Nie wiem. Ale możemy wejść. Nie wiem po co, ale możemy. Ha. No dziwna sprawa. Idźmy dalej. O, tutaj coś, jakaś mgła delikatna. Telefon? Jak gdyby od tyłu dzwonił? O, pyk! Wskoczył telefon na górę. No dobrze, niech se podzwoni. Ja najpierw muszę to obejść. O, tu coś jest. Nie ma nic. No i co ja mogę zrobić tutaj? Chyba się kręcę w kółko. O, mamy telefon. Tylko co ja mogę z nim zrobić? Może pójdźmy w tą stronę, skoro on do tyłu dzwoni. O, dobrze dzwoni. O. No i gdzie on jest? Dobrze już dzwoni, ale gdzie ja go znajdę teraz? Patrzcie! On teraz zleciał z góry, ja tam na górze byłem. Nie, no to jakieś dziwne coś jest. Ha! Przestał dzwonić. O! Układ pomieszczenia się zmienił. No dobra.
Niespokojne wspomnienia. O. Co? Co to było? O nie, to jakieś coś dziwne tutaj. No wejdźmy. Ale motyw, patrzcie. Do góry nogami, to jest na suficie. Ha! Ale motyw. Pomieszczenie do góry nogami, autentycznie. To są zasłony przecież. To są drzwi, którymi żeśmy weszli. A to są drzwi... jakieś inne. No nie. Słabo. Tu jakieś drzwi kolejne? Nie, zamknięte te są. Czyli co, nic nie możemy zrobić? Tu nic nie ma, ciemności egipskie. Czyli co, muszę tu wrócić jednak? Jakiś wyłącznik światła chociażby się przydał. Jest. O! Wróciło wszystko do normy. Patrzcie, jaki motyw. A jak zgaszę? A, już nie mogę zgasić. Światło działa tylko w jedną stronę. No tak. O. No nic tu za bardzo zrobić nie możemy. A wyjść możemy? Możemy. Oczywiście drzwi się zamknęły. Z oknami się dzieje coś dziwnego. O. Co to? Coś wefrunęło tu? Nie obczajam, w czym jest rzecz. No ale cóż, no, idziemy tu. O! Uff. Najważniejsze, że jesteśmy w windzie i odjeżdżamy już z tego piętra. Czekajcie, w górę mamy jechać? W górę już chyba się nie da. W dół w takim razie jedziemy. Znowu się trzęsie to wszystko. Ta winda się nie rozpierdzieli, tutaj to będzie dobrze. No jakoś na razie jedzie. I co, tyle? W każdym razie, jako twój prawnik, radzę powstrzymać się od wszelkich nieostrożnych działań. Innymi słowy, nie rób niczego głupiego. Wciąż mamy szansę na wygranie tej sprawy. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wyciągałem klientów z większego gówna. Lepiej jednak, abyś nie brnął w nie bardziej. Proszę, daj sobie na wstrzymanie i nie wychylaj się przez jakiś czas. Pozwól mi odwołać się od decyzji sądu. Ten pracownik socjalny ewidentnie się na ciebie uwziął. Możemy wykorzystać to na naszą korzyść, przedstawiając się jako ofiarę systemu. Mąż w żałobie, tymczasowo niepoczytalny, do tego nadgorliwy urzędnik. Proszę, zaufaj mi. To najlepsza opcja, zważywszy na to, przez co przeszedłeś ostatnio. Wydaje mi się, że mamy jakieś 50% szans na wygraną. Oczywiście pod warunkiem, że przestaniesz
udowadniać wszystkim, iż totalnie postradałeś zmysły. Tak więc proszę, żadnych więcej wybuchów, koniec z opowiadaniem głupot dziennikarzom, a najlepiej w ogóle nie pojawiaj się publicznie. Ciągle możesz odzyskać swoją córkę prawdopodobnie. No dobrze, dobrze. Skoro tak, to tak. Coraz mroczniej się widzę robi. O, tu mogę iść. Bo tutaj nie przejdę raczej. Raczej. No dobra. Szczurki. Czy myśmy tutaj już gdzieś kiedyś nie byli? Nie. Nie byliśmy. Ale jesteśmy. O. Chyba to nie działa. No coś cię zapaliło, ale... Na lewo? Skucha. O, skucha. Ściana, mur. To samo. O, jeszcze jedne drzwi są. No dobra, tu zobaczmy. Skucha. No to... Możemy się tylko wrócić. O! Coś inaczej. Jakieś dziwne efekty nami tutaj rządzą. Zapaliło się światło, możemy schodzić. Zobaczmy, co jest w piwnicy. Czy myśmy tu już przypadkiem nie byli? O. Nakrycie znikło. Ciekawe, ciekawe. Jakieś słyszę niskie tony. Kolejny fortepian. O! Lewitujące krzesło. Świeczka lewitująca nawet. Tego jeszcze nie było. Jakieś stołeczki, komoda. A fortepian lewitować nie chce. Patrzcie, wszystko lewituje. O. Fajnie. Jak przestaje grać, to w tym momencie wszystko spada. I needed to remove the flesh from the bone. Mm-hmm.
At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. No nieźle. Będzie u góry zamknięte, no to... Nie, nie jest zamknięte. O! Czyli kolejny fragmencik sobie namalujemy. Świetnie. A, najpierw muszę namalować. Dobrze. No to malujemy. No i pięknie. Mamy kolejną część odkrytą, jak to się mówi. Czyli to, co żeśmy tam znaleźli. No dobrze. Fajnie. Idziemy w takim razie dalej, bo ten odcinek byłby trochę krótki, więc jeszcze jedną sobie spróbujemy misję zrealizować. O, ktoś tam jest. Halo, halo, proszę zaczekać. Proszę zaczekać. Chciałem, żeby tak ktoś zaczekał, ale ten ktoś nie chciał zaczekać. Patrzcie, jak tu fajnie. No naprawdę, że fajnie. Jakieś rysunki. O. No lecimy od lewej strony. Tak myślałem. Co jest? O! Widzieliście to? Idę stąd, dziwne pomieszczenie jakieś. O! Tu coś jest! O! Misio! Misio! Nie, czapeczka! Hey! What is that? Wait! What day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Huh. No tak. O. Strzałeczki. Teraz nie zabłądzimy. Okej. Nic z tym nie mogę zrobić. Tu coś mogę, chyba. Dzieci w małżeństwie. Poradnik małżeński. Spodziewaj się niespodziewanego. Codzienna magia rodzicielstwa. Nowa książka autorstwa Molly Pierce. To obowiązkowa lektura dla rodziców spodziewających się swojej pierwszej pociechy, dla tych, którzy pragną zapewnić zdrowe i szczęśliwe środowisko swojemu dziecku, zamów i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. No. Co tu się dzieje? Zamknięte. Stąd żeśmy wyszli, no to idziemy do przodu. O.
tu jest ładnie, sympatycznie. Coś z tym mogę zrobić, czy nie mogę? Nie mogę. O kurde. Szawice, łysy, krwawe placki, włosy nie są moje. Gdzie są nożyczki? No ciekawe, ciekawe. Tu coś jest jeszcze chyba. Musiałam wynieść większość lalek z jej pokoju. To już zrobiło się absurdalne. Nie możesz dawać jej prezentów za każdym razem, gdy czujesz się winny. Cokolwiek tym razem zrobiłeś. Ona potrzebuje ojca, nie kolejnych bezużytecznych błyskotek. No tak. Ale tu jeszcze zdążymy przyjść. Na razie sobie zwiędzimy pięterko. Było? Coś... Czekajcie, chcę wziąć za to i nie mogę. O! Dotknął i ułożył. No dobra, idziemy. O, jaka fajna piramida zestawiona z krzeseł. I to jeszcze wszystko się ugina. No, ciekawa sprawa. Ojej, to co było? Coś dziwnego było. No cóż, chyba tylko mogę stąd wyjść. O, jesteśmy w pomieszczeniu z zegarem. Obgadywanie za plecami. Tu jakaś kartka. Ale nie możemy nic zrobić z nią. Kreska jakaś taka? Patrzcie tutaj. Namalowana. Dziwne. Wszystko jest tu pomalowane kreskami jakimiś dziwnymi. Tak jakby... jakieś kredki. Nie wiem. O. No tak, teraz jeszcze kredki będą latały. O, odbijam się od nich. Poszybowały w stronę okna. Nic tu nie ma.
No dobrze, idziemy dalej. O, zamknięte tu. O, jakaś lalka tu była. Dziwne. No i teraz otwarte. Znowu jakieś lalki. A tu nie możemy przejść. O, co to się stało? Jak się fajnie zgliczowała z półką. No i oczywiście spływający obraz. Skąd to znamy? No tak. Okno, jak gdyby druga część. Doszedłem do okna. O! Zaczekaj. No gdzie ona biegnie? Stąd wybiegło to dziecko? Jak tu ściana jest. No dobra. Zaliczyło, kurde. Ścianę. Szafkę. Pozytywka. O! A to co? Co? Jakie efekty? Gdzie my jesteśmy? Czyli nam to wszystko się zdawało.
Taki motyw, no dobra. Nic tu po nas. O! Idziemy dalej. Co to ma być? Nie, płacz, nie płacz. Coś warczącego było? Nie wiem. No dobra, chodźmy tutaj. Mam zamknięte. O, ale tu za to jest otwarte. O, i jesteśmy w pokoju dziecinnym. Jakie ja fajne efekty. Słuchajcie. Co tu możemy zrobić? Wydaje mi się, że niewiele. O, coś żeśmy wzięli, jakiś kluczyk do nakręcenia czegoś, chyba do tego, wiecie, do tej karuzeli. Chociaż nie. Myślałem, że do tej karuzeli, ale okazało się, że niekoniecznie. Nie. Tu też nic nie ma. To się nie nakręca. Z tą lalką nic nie zrobimy. No dobra, no to tyle chyba. Wychodzimy. Tu? Czy nie tu? Nie tu. No to jak nie tam? O, tu też nie. To a może tutaj tego trzeba użyć? Czegoś? Też nie. O. No i co mamy tu zrobić, skoro nie możemy ani w jedne, ani w drugie drzwi? No i co ja z tym kluczykiem mam zrobić niby? Może te drzwi trzeba zamknąć? Żeby magia zadziałała? Piesio, jaki fajny. No nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Konik na biegunach? No, coś tu. Hmm.
No i co ja tu mogę zrobić? Myślałem, że to do tego, ale okazuje się, że nie. Tu coś możemy jeszcze podziałać. O. Czekajcie, coś tutaj nie. Nic z tym nie możemy zrobić, niestety. No i nie wiem. Pozamykane. Co tym kluczykiem trzeba nakręcić? Jakąś pozytywkę? Nie wiem, zabawkę? No, brakuje mi pomysłu, powiem wam. Chyba, żeśmy już tutaj wszystko obejrzeli. O, do tego trzeba było użyć, patrzcie. Tylko trzeba było podejść w odpowiednim chyba miejscu, żeby to nakręcić. No i wszystko zaczyna działać. Jak należy. No, odzyskaliśmy sterowanie. Czyli co? Można wyjść. A, figę. Ha. O.
Ciekawe. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. No tak. Czy teraz możemy wyjść? Możemy. Ojejku, a co to? Ciekawa sprawa. Idziemy dalej. O kurde. Widzieliście to, jak nam zdemolowali, kurczę, naszą pracownię? No nie no. No ale cóż, malujemy dalej. No. Czyli to, co żeśmy znaleźli. No dobrze, to ode mnie w tym odcinku tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnej rozgrywki. Na razie, cześć!